Znajduję się w miejscowości Sąpolno. Jestem tutaj w sumie pierwszy raz w życiu. Podjechałem tutaj dlatego, że byłem na rybach, a konkretnie próbowałem złowić karpia w niedalekim Mąkolnie. Obydwie te miejscowości znajdują się w Wielkopolsce. Jednakże jest blisko do granicy województwa kujawsko-pomorskiego. No i będąc sobie kilka dni na karpiach, poczytałem trochę tutaj o Sąpolnie i teraz postaram się nagrać krótki filmik o miejscowości. Idę spacerem w kierunku centrum miejscowości. Tutaj mamy pierwszy z pomników, jaki znalazłem, poświęcony pamięci Henryka Sienkiewicza. Jak widać, jest dosyć stary. Dalej kroczę w kierunku centrum i tutaj znalazłem tablicę upamiętniającą postać księdza Antoniego Bludzińskiego. I tak jak jest napisane, przyczynił się właśnie do założenia Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości. I tutaj Straż Pożarna ma dosyć długie właśnie tradycje sięgające okresu przedwojennego. Jestem w centrum, tutaj przede mną budynek, który kiedyś był urzędem miejskim, ratuszem. Obecnie znajduje się tutaj miejsko-gminny ośrodek kultury w Sąpolnie. Budynek ten został odrestaurowany chyba po 2000 roku bodajże. No wcześniej, przed wojną, znajdowała się siedziba władz i w czasie walk obronnych tutaj w okolicy z wieży ostrzelano nacierających Niemców. Niemcy później zburzyli tą wieżę. Zostało to odbudowane, żeby odzwierciedlała wygląd pierwotny. Tutaj mamy tablicę pamiątkową. Tutaj znajduje się herb miasta. Może teraz kilka słów opowiem o historii tej Sąpolna. Otóż pierwsza wzmianka źródłowa o Sąpolnie pochodzi z 1242 roku. W tym to właśnie roku książę kujawski Kazimierz wydał akt dla klasztoru w Sulejowie. Był to dzień 7 czerwiec. W dokumencie zatwierdził na rzecz klasztoru wieś Dóbrcz z jeziorem i uwolnił jej mieszkańców od ciężarów prawa książęcego. W czasach obecnych populacja miasta wynosi ponad 3,5 tysiąca mieszkańców. Miasto administracyjnie przynależy do województwa wielkopolskiego, powiatu konińskiego, położone na lewym brzegu Noteci, jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Sąpolno. Jeżeli chodzi o publikacje książkowe dotyczące historii miasta, należy wymienić pracę Antoniego Gajdy pod tytułem Monografia Sąpolna z dodatkiem o Lubstowie i okolicy z 1936 roku. No i tutaj kilka słów na temat autora tej monografii. Otóż pan Antoni był nauczycielem szkoły powszechnej w Sąpolnie już wcześniej, bo w 1934 roku publikował historię Sąpolna na łamach Gazety Kolskiej. Były to numery od 4 do 14. Jak sam przyznał we wstępie książki z 1936 roku, którą miałem przyjemność przeczytać, osobą, która zachęciła go do podjęcia się trudu napisania historii miasta, była postać Alberta Breyera, nauczyciela gimnazjum niemieckiego w Sąpolnie, kierownika prywatnej niemieckiej szkoły powszechnej w tym mieście. Albert Breyer również spisał historię miejscowości, która została wydana bodajże w 1938 roku w Poznaniu pod tytułem
zur Geschichte von São Paulo und Umgebung historische Fürposen Heft 4. Z racji pochodzenia autor tej publikacji, co zrozumiałe, więcej uwagi w trakcie swoich badań historycznych poświęcił historii kolonizacji niemieckiej i parafii ewangelickiej. Co ciekawe, zanim został nauczycielem w São Paulo, kształcił się w Rosji, w Petersburgu. Na początku I wojny światowej został wcielony do armii rosyjskiej. Odbył szkolenie oficerskie w Instytucie Podchorążych w Petersburgu, jako że urodził się w Żyrardowie, czyli części Polski będącej pod okupacją, zaborem rosyjskim. Wrócił po rewolucji lutowej 1917 roku na teren dawnej Polski. Po odzyskaniu niepodległości zgłosił się na ochotnika do Wojska Polskiego w czasie wojny z bolszewikami w 1920 roku. Później uczył w szkołach w Zgierzu i São Paulo. Walczył w szeregach Armii Polskiej w wojnie obronnej we wrześniu 1939 roku i zmarł w Warszawie w wyniku odniesionych ran. Tak pokrótce chciałem opowiedzieć o tej postaci. Kolejna pozycja traktująca o historii między innymi miasta z okresu średniowiecza to po rozmieszczenie własności ziemskiej na Kujawach autorstwa Zenona Guldona. Należy wspomnieć także o pracy Jerzego Topolskiego pod tytułem Rozmieszczenie latyfundiów arcybiskupstwa gnieźnieńskiego. Jedną z nowszych publikacji dotyczących miasta jest książka autorstwa Piotra Goldyna pod tytułem Dzieje São Paulo, tom pierwszy, wiek XX, wydana w 2011 roku. I właśnie tutaj na tej publikacji, a także na monografii pana Antoniego Gajdy sprzed II wojny światowej będę tutaj bazował głównie opowiadając o mieście. Warto także, a nawet wskazanym jest, powiedzieć o nauczycielu historii sąpoleńskiego gimnazjum, panu Jacku Tymińskim, który z tego co tam się zorientowałem, szukając wiadomości w internecie na temat São Paulo, interesuje się mocno tutaj historią regionu i właśnie napisał swojego czasu pracę magisterską na temat historii miasta, także przybliżał mieszkańcom okolicy dzieje miasta w audycjach radiowych w lokalnej rozgłośni. Jak zaznaczył w wywiadzie zamieszczonym w miesięczniku Gazeta Sąpoleńska numer 4 z 2016 roku, zaznaczył, że jest jeszcze sporo materiałów dotyczących tutaj regionu w języku łacińskim miasta, które znajdują się m.in. w archiwum archidiecezji gnieźnieńskiej, a także diecezji włocławskiej, i dokumenty te warto by odnaleźć i przetłumaczyć na język polski. Inne dokumenty dotyczące tutaj miejscowości znajdują się w archiwum w Poznaniu oraz w archiwum akt dawnych w Warszawie. Materiały dotyczące historii miasta spisane przez ludzi związanych z regionem to m.in. rękopis pana Janowskiego, mieszkańca São Paulo, pod tytułem Migawki z czasów okupacji, czy też pozycja autorstwa pana Jana Czyżewskiego pod tytułem Poczta na terenie miasta i gminy São Paulo, wydana pod koniec lat 80. Pan Jan był nauczycielem w szkole w położonym w niedalekim sąsiedztwie Mąkolnie. I teraz chciałbym tutaj wrócić do czasów dawnych, cofając się kilkaset lat wstecz. Otóż w XV wieku istniały tutaj dwie wsie o tej samej nazwie. Jedna należała do biskupów gnieźnieńskich, a druga była własnością rycerską, szlachecką. Położone były w bliskim sąsiedztwie. W kwietniu 1477 roku doszło do wymiany posiadłości pomiędzy biskupem Jakubem z Sienna a Piotrem z São Paulo. Z tego co się nie mylę, właśnie herb miasta nawiązuje do postaci biskupa, którego wymieniłem przed chwilą. I wracając do tematu, strona kościelna otrzymała świecką wieś São Paulo, dając w zamian wieś Dobrzejewice, znajdującą się wówczas w ziemi brzeskiej. Na terenie dwóch wiosek, które należały po transakcji do biskupa,
ten dokonał lokacji miasta. Nazwane zostało Dąbno od herbu, jakim posługiwał się biskup. W późniejszym okresie wrócono do nazwy Sąpolno. Treść aktu erekcyjnego Dąbna Sąpolna znajdziemy w monografii wspomnianego pana Antoniego Gajdy na stronach od 14 do 30. Znajduje się tekst łaciński, a za nim tłumaczenie na język polski. 1 maja 1477 roku zamiana wsi Dobrzejewice na wieś Sąpolno została potwierdzona przez króla Kazimierza Jagiellończyka. W 1526 roku w dokumentach pojawia się ponownie nazwa Sąpolno. Dowodem tego jest treść aktu z tego roku, na mocy którego arcybiskup Jan de Lasco, Jan Łaski, oddaje w dzierżawę miasto Sąpolno położone w powiecie radziejowskim i wieś Sąpolno położoną w powiecie konińskim Bartłomiejowi Lubstowskiemu, podkomorzemu włocławskiemu. W kolejnych latach miasto zmienia właścicieli. Wiek XVIII to upadek miejscowości pod względem zamożności mieszkańców, jakości życia. Co ciekawe, dokument z końca XVIII wieku opisujący spór między szlachcicami Mierzejewskim i Pajewskim o ziemię zawiera informację odnośnie osadzenia się tutaj Olendrów, a jak pisze Antoni Gajda, Hollendrów. Pod koniec XVIII wieku w Sąpolnie zaczęli osadzać się Żydzi, którzy przybyli z okolicy Poznania, o ile w owym czasie populacja ludności wyznania mojżeszowego stanowiła kilkanaście osób, tak wiele lat później Żydzi stanowili blisko 40% populacji ogółu mieszkańców miasta. W roku 1793 miasto dostało się pod zabór pruski. 3 lata później odebrane kapitule gnieźnieńskiej. Rozpoczął się stopniowy napływ osadników niemieckich, co przyczyniło się jednocześnie do wzrostu populacji niemieckiej w mieście. W 1807 roku Sąpolno weszło w skład księstwa warszawskiego, natomiast po kongresie wiedeńskim od 1815 roku znalazło się pod zaborem rosyjskim. W 1867 w wyniku nowych podziałów administracyjnych Sąpolno zostało oderwane od Kujaw i przyłączone do powiatu kolskiego. W okresie zaborów działalność polskich stowarzyszeń była zabroniona, wyjątkiem była Ochotnicza Straż Ogniowa, na której powstanie zgodziły się władze carskie. Organizacja jednostki nastąpiła na początku XX wieku i tak jak pokazałem wcześniej, przechodząc koło budynku straży, gdzie znajdowała się tablica upamiętniająca tą osobę, mowa tutaj o księdzu Antonim Bludzińskim, to właśnie on, tutaj się powtórzę, przyczynił się do powstania między innymi jednostki straży. Pomimo kontroli ze strony zaborców, życia politycznego i kulturalnego Polaków, dzięki składce lokalnej społeczności Ochotnicza Straż Pożarna w Sąpolnie wybudowała m.in. salę teatralną. Po wybuchu I wojny światowej w wyniku działań wojennych do miasta wkroczyły oddziały niemieckie. Dokładnie 22 sierpnia 1914 roku w miejscowości powstała placówka Polskiej Organizacji Wojskowej. 11 listopada 1918 roku zawiązał się Komitet Miejski i Milicja Obywatelska, które przejęły i organizowały władzę w związku z opuszczeniem miasteczka przez Niemców. W okresie dwudziestolecia międzywojennego Sąpolno było miastem wielonarodowościowym i wielowyznaniowym. Na ogólną liczbę 4550 mieszkańców 3133 stanowili katolicy, Polacy, 1140 Żydzi. Miasto zamieszkiwało także około 300 Niemców, którzy dosyć aktywnie tutaj udzielali się w lokalnej społeczności. Jeżeli chodzi o naukę dzieci i młodzieży, to istniał pewien problem polegający na braku odpowiedniego budynku do prowadzenia zajęć. W 1925 roku utworzono Społeczny Komitet Budowy Nowej Szkoły, gdyż po 1919 roku lekcje odbywały się w kilku budynkach, często
prywatnych domach. Gmach szkolny został ukończony w 1934 roku i oddany do użytku. Miejscowa społeczność brała aktywnie udział w akcjach charytatywnych, chociażby w 1927 roku, gdy Małopolską nawiedziła powódź, mieszkańcy powiatu kolskiego zawiązali komitet pomocowy. Jeżeli chodzi o służbę zdrowia, to pod koniec lat 20. XX wieku mieszkańcy miasta mogli korzystać z ambulatorium prowadzonego przez powiatową kasę chorych. W mieście było dwóch lekarzy, istniała także apteka. Pod koniec lat 30. zwiększyła się liczba lekarzy dbających o zdrowie mieszkańców. W Sąpolnie istniały organizacje paramilitarne wojskowe, przykładowo w 1928 roku powstała komórka byłych żołnierzy Polskiej Organizacji Wojskowej. Na terenie Sąpolna działał Związek Strzelecki, który to jako organizacja paramilitarna, a zarazem społeczno-wychowawcza, powstał w 1910 roku. We Lwowie i Krakowie był podstawą budowania struktur wojskowych Legionów Polskich. W okresie dwudziestolecia międzywojennego Związek Strzelecki nawiązywał do tradycji organizacji z lat 1910-1914. Zrzeszał młodzież, głównie wiejską, z małych miasteczek i rzemieślniczą. Prowadził działalność w zakresie wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego, ściśle związane z osobą Piłsudskiego. Na ulicy 11 listopada zbudowano strzelnicę, gdzie członkowie związku odbywali ćwiczenia strzeleckie. W 1938 roku do organizacji należało blisko 70 obywateli z Sąpolna i okolicy. W mieście działa także gminny Komitet Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego. W 1919 roku uruchomiono bibliotekę za sprawą Związku Kolejarzy. Działał Klub Młodzieży Stowarzyszenie Śpiewacze Lutnia. Istniał, co ciekawe, tutaj zespół muzyczny Jazz Band Sąpolno. Na terenie miasta rozwijał się przemysł lekki i handel. Istniały zakłady wyrabiające cegłę i dachówkę, dreny studzienne i mostowe, płyty chodnikowe. W mieście znajdowała się wytwórnia wód gazowanych, tartak parowy, trzy zakłady produkujące kafle, dwie olejarnie, także trzy młyny. Spora liczba mieszkańców Sąpolna pracowała na roli. W mieście istniały firmy handlujące zbożem. Nie mogło też zabraknąć kilku sklepów spożywczych. Pod koniec lat 30. funkcjonowały cztery sklepy galanteryjne, pięć składów manufaktury. W mieście można było zaopatrzyć się w gotowe ubrania oraz wyroby ze skóry. Dostępne były także artykuły metalowe i budowlane. Funkcjonowały również inne zakłady rzemieślnicze, takie jak bednarski, garncarski, ślusarsko-mechaniczny, zegarmistrzowski, fryzjerski, blacharski, szklarski, krawiecki, stolarski czy też szewski. I być może wszystkich nie wymieniłem. W mieście istniało także kilka piekarni, sklepy rzeźnicze w liczbie 5, skład apteczny, perfumeria, można było zjeść coś w restauracji oraz skorzystać z noclegu. Rozwój Sąpolna przerwał wybuch II wojny światowej. W czasie wojny obronnej we wrześniu 1939 roku w okolicy miasta doszło do bitwy. Dnia 12 września pluton obrony narodowej Opalenica nawiązał kontakt bojowy z oddziałami 69. Pułku Pionierów Kolejowych nacierających od strony Piotrkowa Kujawskiego. Dzięki wsparciu oddziałów obrony narodowej Poznań oraz Szamotuły udało się odeprzeć atak. Więcej o tej potyczce można znaleźć w publikacji autorstwa Agaty i Krzysztofa Żabierków pod tytułem Bitwa pod Sąpolnem. Akurat tej książki jeszcze w ręku nie miałem, ale dowiedziałem się o jej istnieniu. Wydana ona została w 2016 roku, z kolei dwa lata później ukazała się grubsza objętościowo książka autorstwa tych samych państwa bodajże, zatytułowana Bohaterowie gmin Sąpolno i Wierzbinek w latach 1939-45. Zapewne bardzo ciekawa lektura.
We wrześniu 2016 roku odsłonięto tablicę upamiętniającą bitwę pod Sompolnem i w uroczystości wziął udział uczestnik potyczki, generał Jan Podchorski, który w dniu uroczystości miał 95 lat, z tego co na szybko doczytałem, postać dosyć barwna. I postaram się za kilka minut zlokalizować właśnie to miejsce, gdzie odbyła się uroczystość w 2016 roku. I to by było koniec części pierwszej o Sompolnie. Teraz, żeby było trochę ciekawiej, bo mam nadzieję, że Was nie zanudziłem, przejdę się i zrobię kilka różnych ujęć i powiem jeszcze kilka ciekawych rzeczy na temat miasta.